Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Chcę naród przedstawić. A więc sztuka. Świetnie, role rozdane, tak? To zacznę. Na miejsca. Ja już gotowa. Dobra, chłopaki, światła. Światła niech błysną szerzej, tak? Szerzej, szerzej. O, super. A w czyim ręku pochodnia? Polska współczesna. Podajmy sobie ręce. I jedno ino wciąż wołajmy. Polska! Polska! Podajmy sobie ręce w węzeł nierozdzielny, nierozerwalny, uświęcony. Polska! 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 Niech każdy wie, że w piersi naszej i myśli naszej nie ma nic, co by się temu słowu oparło. Polska! Polska! Kto nam to słowo wydrzeć zechce, ten najdzie nasze piersi. Polska! 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 Do góry, bracia! Do góry! Gdzie orzeł ptak białopiórny? Do góry, bracia! Do lotu! Do wyżyn uniesień ducha! Bóg twoich wywodów słucha? Do góry, bracia! Do góry! Gdzie orzeł ptak białopióry Polskę na skrzydłach ponosi. Polskę Bóg przez ciebie głosi. Nazywam się Jan Gołek, jestem wolontariuszem na OFMAT-ie, pracuję w biurze festiwalowym. OFMAT to festiwal teatralny poświęcony przede wszystkim młodzieży z całej Polski. Z racji, że troszeczkę poświęciliśmy się też promocji naszego festiwalu w internecie, wydaje mi się, że w tym roku liczba uczestników, tudzież po prostu osób, które przychodzą i chcą zobaczyć jakiś spektakl, może być dużo większa aniżeli w zeszłych latach. Ładna, a jakże z włóczanki. Elegancja, Francja, moda i szyk. 420 do kasy i szpanujemy aż miło. Pierwsze pranie. Robimy to tak, jak i każe instrukcja. Woda odpowiednia, proszek właściwie dobrany, nie szarpiemy, nie wykręcamy, nie prasujemy. Efekt piorunujący, koszula aż lśni, ale tylko miejscami wokół metalowych guzików duże rdzawe plamy. Plamy nie chcą ustąpić za żadną cenę ani nam, ani specjalnym środkom chemicznym, ani pralniom, które wiedzą, czym to pachnie i odmawiają czyszczenia. 2 miliony takich rdzewiejących guzików wyprodukowały zakłady Galmet z Głuchołazów. Ich dyrekcja od 30 lat współpracująca z włóczanką nie wiedziała, że guziki przyszywane będą do koszul. Widziałam dwa spektakle. Oba spektakle dotyczyły okoliczności PRL-u. Mam taką refleksję, czy jest to, w jaki sposób ten temat dotyczy naszych czasów. I jednocześnie mam takie dwie myśli, że zarówno jeden spektakl, jak i drugi, czyli pierwszy, ten taneczny, dotyczył również naszych czasów.
poprzez właśnie takie nawiązania do gonitwy za zakupami na przykład. Natomiast drugi spektakl wprost bardzo właśnie dotyczył takiego takiej tęsknoty za bycie oryginalnym, wybijaniem się ponad, to już tak bardzo dosłownie gdzieś tam nawiązywało do naszych czasów. Mnie osobiście bardziej podobał się spektakl pierwszy. A w niedzielę z porania, a w niedzielę z porania szła dziewczyna z kazania. Szła dziewczyna z kazania. Przyszedł do niej młodzieniec, przyszedł do niej młodzieniec z okiem jak opętaniec. Moim zdaniem festiwal przebiegł bardzo fajnie. Podobało mi się zaangażowanie aktorów i naprawdę widać duży potencjał w tych ludziach, którzy występowali. Dobra gra aktorska. Podobały mi się też niektóre pomysły na spektakle, chociaż też do niektórych miałam zastrzeżenia, ale no wiadomo, wszystkim nie da się dogodzić. Jak wrażenie po spektaklu? Mieszane, mam mieszane uczucia co do spektaklu, bo z jednej strony podobał mi się sam pomysł, a z drugiej bardziej chyba mi się właśnie nie podobał. Za długie były niektóre sceny, za długie w stosunku do innych i za bardzo tak stricte, a chyba w teatrze właśnie chodzi o to, żeby się posługiwać symbolami, a tutaj było tak wszystko czarno na białym pokazane. Jak według ciebie przebiegł festiwal w piątek, w sobotę i dzisiaj? Według mnie przebiegł całkiem sprawnie. Na pewno fajnie było oglądać spektakle z województw innych niż zachodniopomorskie, bo to jest w ogóle coś kompletnie innego. Ogólnie polecam Offmat. Co sądzisz na temat werdyktu? No, wydaje mi się, że był sprawiedliwy. Te spektakle, które jakby wygrały, mi się wydaje, że były bardzo dobre i jakby zgadzam się. Co sądzi pan o werdykcie? Prawdziwy, szczery i no trzeba się z nim zgodzić. Trudno mi mówić o wymowie werdyktu, ponieważ niestety nie widziałem ani tych nagrodzonych spektakli, ani większości spektakli w festiwalu. No ale myślę, że mam duże zaufanie do jury, że przedstawili to w sposób taki bardzo spokojny, łagodny i profesjonalny, że oglądali, takie są ich odczucia i po prostu podpisuję się obiema rękami. Żałuję, że nie miałem okazji po prostu zobaczyć tych spektakli. Mógłbym się wtedy jakoś bardziej odnieść i mieć jakiś swój komentarz do tego. Skoro nie widziałem, to przyjmuję z całą otwartością ten werdykt, który był. Myślę, że jest naprawdę, że jest prawdziwy i budzi duże zaufanie. Znaleźliśmy się w gronie tych paru zespołów, które tam zostały dostrzeżone, więc mam dużą satysfakcję też, że mogłem podejść i odebrać to wyróżnienie.